Cena bitcoina przebija 50 tysięcy dolarów, pierwszy raz od roku 2021. Powodem tych wzrostów nie są bynajmniej laserowe oczy Joe Bidena, ale raczej chciwość oraz realny. Popyt. Cena BTC utrzymuje się póki co na poziomie ponad 50 tysięcy dolarów, to jednak warto zwrócić uwagę jak wygląda dynamika popytu oraz podaży, ponieważ tutaj naprawdę dzieje się bardzo dużo. Więc zajmiemy się tym tematem, ale także tematem Ethera, ponieważ tutaj mam dla Was kilka ciekawostek. Więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Przechodzimy od razu do konkretów. Na początek raport od CoinShares, jak możecie zauważyć, poprzedni tydzień zaowocował wpłatami w fundusze na BTC na poziomie 1 miliarda. Dolarów, gdzie oczywiście bierzemy także pod uwagę wypływy z Grayscale Bitcoin Trust? Cały czas pamiętajmy, że Grayscale na swoim koncie ma dość sporo bitcoinów, to jednak nas interesuje cały czas flow, czyli wpływy kontra wypływy. I tak póki co ostatni tydzień zaowocował znów wielkimi. Pływami. Natomiast, jeżeli spojrzymy, jak się rozkładają siły, to zauważcie, że zdecydowana większość wpływa właśnie w BTC, niewiele wpływa w ETH oraz w inne altcoiny. Tutaj mamy lepiej to zobrazowane, w BTC ponad miliard wpływów, ponad 98% wszystkiego, co pojawiło się na rynku wśród instytucji poszło właśnie w bitcoina. Ether tylko 16,5 miliona, Cardano 6,1 miliona dolarów, Solana zaledwie 100 tysięcy dolarów. Mówimy tutaj oczywiście o netto. Flow. Natomiast przy Ethereum za chwilę się zatrzymamy nieco dłużej, ponieważ jest sporo spekulacji na temat tego, czy przypadkiem ten rok to nie będzie tylko i wyłącznie rok Bitcoina. Więc sprawdzimy, jak się Ether także od środka ma. Lecimy jednak dalej. Jeżeli sobie sprawdzimy, jak wyglądają wolumeny na ETF-ach, to możemy zauważyć, że Tydzień temu miał miejsce dość ciekawy shift, mianowicie te czerwone słupki tutaj są to wolumeny Grayscale, natomiast ten biały oraz niebieski są to kolejno Fidelity oraz BlackRock. Jak możecie zauważyć, tutaj w okolicach 6 lutego mieliśmy zamianę, co oznacza, że od tego czasu Grayscale z dnia na dzień zalicza coraz to. Wyższe wolumeny i za każdym razem póki co przebija te z Grayscale. Jednak wczoraj miała miejsce bardzo ciekawa sytuacja. Po pierwsze, mamy prawie razy dwa wolumeny na BlackRock kontra Grayscale, ale także po raz pierwszy Fidelity przebija także GBT co oczywiście jest sprawą bardzo byczą. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej z tymi danymi i zaczniemy je ze sobą porównywać, to także warto zauważyć i warto mieć to cały czas na uwadze, że te ETF-y spijają, zgarniają z rynku ponad 10 razy więcej bitcoinów, niż się na rynku pojawia i to jest sprawa bardzo istotna, zwłaszcza że póki co trend jest sprzyjający. Oczywiście mamy także siłę przeciwstawną, czyli gre i scale, Tutaj jednak zauważcie, o tyle o ile mamy wciąż wypływy kilkuset, nawet kilku tysięcy bitcoinów dziennie, to zauważcie, że inflow w gray scale także się pojawia, czyli mamy kilka tysięcy bitcoinów, które z tego funduszu wypływają, ale także to nie jest do końca tak, że tam żadnych wpływów nie ma. I jeżeli to ze sobą zestawimy, no wykres widzicie, jak wygląda. Wygląda on zdecydowanie korzystnie, a jeżeli spojrzymy, jak ogólnie wygląda wygląda NetFlow, myślę ten wykres to przedstawia najlepiej. Tutaj w momencie, kiedy Bitcoin rozpoczął swoje ostatnie rally właśnie na 50 tysięcy dolarów, mamy bezpośrednią korelację, bardzo wyraźną z tym, co się dzieje właśnie na ETF-ach, więc w krótkim terminie są to dane, które dla nas na rynku kryptowalut są bardzo istotne. Kolejna ciekawostka: za chwilę BlackRock będzie miało 100 tysięcy BTC na koncie, prawdopodobnie Fidelity niedługo potem, ale także Ark czy Bitwise także już mają ponad miliard dolarów w BTC na swoich kontach. Co sprawia, że ETF-y na Bitcoinie są absolutnymi rekordzistami, jeżeli chodzi o wszystkie ETF-y, jakie pojawiły się w historii. Idziemy dalej. Kolejna ciekawostka, nowa dziewiątka, czyli wszystkie nowe ETF-y oprócz Grayscale Bitcoin Trust. Zauważcie, w ciągu jednego miesiąca dochodzimy do prawie połowy tego, co zostało zgromadzone na Grayscale latami. Mamy także przebicie tego, co jest na koncie MicroStrategy, gdzie MicroStrategy także skupuje latami bitcoina. Tutaj jeden miesiąc wystarczył, aby zasać z rynku. Więcej niż gromadziło przez lata. Micro strategy. Moim zdaniem ten tutaj zielony słupek w niedalekiej przyszłości także przybije GBTC, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądają wciąż trendy oraz jeśli zwrócimy uwagę na dane oraz motywację, jaka stoi w tym momencie za bitcoinem. Jeżeli chodzi o dane, to warto mieć wciąż na uwadze, że około 70% bitcoinów nie ruszyło się z portfeli przez ponad rok. To jednak, zauważcie, delikatna dystrybucja w tym momencie się. Rozpoczęła, co oznacza, że niektórzy inwestorzy, którzy trzymali bitcoina ponad rok, w tym momencie faktycznie zaczęli się delikatnie wyprzedawać. Jednak to jest jak najbardziej normalne, ponieważ kiedy dystrybutę się rozpoczyna, wtedy tak naprawdę rozpoczyna się Hosa. Miało to miejsce za każdym razem w cyklu, i uważam, że jest wielce prawdopodobne, że ciężko będzie tutaj wybić się powyżej tych poziomów na dłużej, ponieważ no, sentyment na rynku zaczyna się zmieniać. Jednak co jest dużo bardziej interesujące, to fakt, że w przeciągu ostatnich 6 miesięcy 80% bitcoinów się nie ruszyło, a to oznacza, że te wszystkie zakupy, które były poczynione przez ETF-y, były poczynione na 20%, które są płynne, co oznacza, że w ciągu miesiąca z płynnych bitcoinów z rynku same ETF-y wzięły około 5%. Więc jeżeli dziwi Cię wzrost ceny bitcoina, tutaj masz odpowiedzi dokładnie, co się dzieje. Od środka. Pytanie jednak, czy ten trend się utrzyma, póki co widzimy, że długoterminowi inwestorzy są poniekąd niewzruszeni i nie zrzucają większość ilości BTC na rynku, co oznacza, że wciąż czekają na większe ceny. Z drugiej strony popyt póki co rośnie i nie wygląda, aby ten popyt miał się w najbliższym czasie wyzerować. Idziemy dalej, ponieważ nie jest to wszystko. Patrząc na same wyniki tego ETF-a, zauważcie, że wolumen tutaj na ETF-ie BlackRock był wyższy niż nawet na ETF-ie na złoto, co oznacza znów, że Bitcoin poniekąd sprawia, że na Wall Street pojawia się FOMO Ponieważ oni zwracają uwagę na te dane, widzą co się dzieje, nie tylko widzą wzrost samej ceny, ale także samo zainteresowanie, ponieważ wolumeny, czyli ilość kapitału, jaki tutaj wpływa, jest jednym z czynników, który powoduje, że właśnie FOMO się napędza. Jednak to FOMO jest głównie dzisiaj wśród. Instytucji, tak zwanej ulicy, póki co jeszcze zbyt bardzo nie widać. Więc jeżeli jesteś teraz na rynku kryptowalut, to możesz już uznać, że nie jesteś raczej traktowany jak ulica, chyba że jak ulica będziesz się zachowywał, do czego za chwilę przejdziemy. Więc jeżeli spojrzymy sobie na Google Trends. Piszemy frazę by Bitcoin. Zauważcie, że wciąż jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo nisko. Więc tych nowych osób na rynku po prostu jest bardzo, ale to bardzo mało, co oznacza, co nam potwierdza teorię, że faktycznie tutaj mamy popyt instytucjonalny. Więc co zrobić, aby nie popaść w FOMO? Co zrobić, aby nie być częścią tzw. ulicy w tym obecnym cyklu? Na początek nieco świadomości. Większość osób do rynku dołączy się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy otrzymają wystarczająco mocne potwierdzenie społeczne. Z definicji, według Wikipedii, społeczny dowód słuszności jest to zasada, według której człowiek, nie wiedząc, jaka decyzja lub jaki pogląd jest słuszny, podejmuje decyzję lub przyjmuje poglądy takie same jak większość grupy. W tym momencie ludzie, kiedy sobie spacerują na co dzień po mieście, obserwują te dane, no zbyt wiele osób jeszcze o Bitcoinie nie rozmawia. Jednak przyjdzie moment, kiedy BTC przebije swoje poprzednie ATH, co będzie oznaczało, że wszyscy będą w proficie, kogo nie spotkasz. Ta osoba powie, że faktycznie na kryptowalutach zarabia, i wtedy tak naprawdę rozpoczyna się FOMO. Więc, jak możemy to dla siebie wykorzystać? Musimy działać na przekór naszym emocjom, i to musisz wiedzieć, jest ultra, ultra trudne. Właściwie jest to najtrudniejsza rzecz, jakiej musimy nauczyć się na rynku kryptowalut, czyli inwestowanie wtedy, kiedy niekoniecznie rynek. Jest zainteresowany inwestycjami. Jeżeli chodzi o bitcoina, to wiedz, że smart money w tym momencie się ładuje naprawdę bardzo mocno. To jednak jeszcze jesteśmy w tym momencie, zanim ulica na rynku faktycznie się pojawi na dobre. Kolejną rzeczą, która dokłada do motywacji inwestorów instytucjonalnych na obecny moment, są oczywiście halvingi. I jeżeli spojrzymy na to, jak zachowała się cena w historii, to zauważcie, że w roku 2012 mieliśmy halving, później, Stagnację, ruch w górę. Następnie rok 2016, mamy halving, stagnacja bardzo krótko, następnie korekta i następnie rajd w górę. Rok 2020, mamy halving, mamy stagnacja, ruch w górę. Waszym zdaniem, co się najprawdopodobniej wydarzy, biorąc pod uwagę te wszystkie dane, którymi z wami się tutaj podzieliłem? Moim zdaniem sprawa jest dość oczywista. Oczywiście, że wybrzmiewa tutaj sporo optymizmu, jednak ciężko nie być optymistycznym, kiedy jesteś na rynku właściwie przez całą besę i inwestujesz w momentach, kiedy no, jedyne co słyszysz dookoła, są to negatywne opinie na temat kryptowalut. Niestety teraz robi się coraz bardziej optymistycznie, ogólnie na rynku krypto, co oczywiście spowoduje, biorąc pod uwagę to, jak działają ludzie, jeżeli chodzi o inwestycje, że ten cykl najprawdopodobniej się powtórzy. I dla mnie osobiście tak długo jak nie pojawi się. Jakiś gruby, czarny, tłusty łabędź. Jeżeli mówimy o skali makro, moim zdaniem cykl będzie miał się bardzo dobrze. I teraz dla mnie osobiście nie jest istotne, czy wybijemy ATH jeszcze przed halvingiem, ponieważ znów rodzi się sporo takich optymistycznych prognoz, jednak znów jest to też zwiastun tego, że Hossa się rozkręca. Moim zdaniem warto mieć już z góry ustalone cele i przede wszystkim. Tych celów się już dzisiaj zacząć trzymać. Jak się jednak miewa Ethereum oraz altcoin? Zanim przejdziemy dalej, szybka informacja od partnera odcinka Zen. Na Binance Zen wprowadza możliwość ekspresowej, natychmiastowej wpłaty złotówek bez potrzeby pobierania. Aplikacji, w jaki sposób to funkcjonuje. Na swoim koncie na Binance klikasz tutaj depozyt, następnie bank depozyt i przenosisz się na tę stronę. Następnie wybierasz złotówkę, wybierasz opcję wpłaty poprzez Zen, klikasz Continue, następnie uzupełniasz swój numer telefonu, zaznaczasz boxa, jeżeli ze wszystkimi zasadami się zgadzasz, klikasz Confirm. Następnie wpisujesz kwotę, niech to będzie 1000 zł. Zauważ, że opłata jest stała, opłata 1%. Klikasz Continue. Mamy przekierowanie na Zen. Musimy wpisać kod, który otrzymamy SMS-em. Czekamy chwilę. Potwierdzone, klikamy Continue i w tym momencie wybieramy metodę płatności. Możemy wybrać na przykład wpłatę kartą. Następnie, jeżeli wybierzemy tę opcję, wpisujemy numer karty, datę, ważności. Kod. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Top Up, czekamy chwilę, zatwierdzamy transakcję, po chwili. Środki są już na naszym koncie. Moim zdaniem opcja bardzo ciekawa, weźcie jednak pod uwagę, że dla tych płatności ekspresowych mamy limit dzienny na poziomie 1000 euro, czyli około 4300 zł. Natomiast Zen ma dużo więcej do zaoferowania, jak chociażby darmowe wypłaty naszych PLN-ów czy też euro z giełd. Więc, jeżeli chciałbyś przetestować pełne możliwości aplikacji podczas rejestracji, skorzystaj z kodu Ostapowicz, a więcej o Zen przeczytasz z linków, poniżej a teraz lecimy dalej na wykresie ethereum całkiem można powiedzieć przewidywalne zachowanie te linie trendu, które tutaj widzicie, wyrysowaliśmy dosłownie kilka miesięcy temu, i zauważcie, że cena w jakiś magiczny sposób cały czas wędruje od jednej bandy do drugiej. I ja wiem, że sporo osób sądzi, że analiza techniczna nie działa, jednak analiza techniczna nie służy do tego, aby działać czy też nie, aby przewidywać przyszłość czy też nie. Ona służy do ustalania pewnego prawdopodobieństwa. I teraz po raz kolejny widzimy, że ETH wybrania bardzo Ważnego, długoterminowego wsparcia, i mamy bardzo gwałtowną reakcję właśnie od tego momentu. Co nam mówi, że patrząc na to, że teraz kapitał wpływa właśnie w BTC, biorąc pod uwagę to, co działo się w przeszłości, jeżeli chodzi o flow kapitału na rynku krypto, no teraz, znów w krótkim terminie, prawdopodobnie altcoiny będą miały się bardzo dobrze. Na co jednak ja osobiście czekam, to na wybicie się ETH na dobre z tego trójkąta i rozpoczęcie trendu wzrostowego. Bardzo często pytacie, kiedy jest najlepszy moment, aby przejść w altcoiny. Na początek musisz wziąć pod uwagę, że wiele altcoinów zrobiło już naprawdę bardzo konkretne wyniki. I tak naprawdę, jeżeli tylko i wyłącznie trzymamy się tej strategii, Strategii, czyli chcemy flipować kryptowaluty w oparciu o cykle, to musisz wiedzieć, że w obecnym cyklu dużo więcej altcoinów radzi sobie lepiej od bitcoina niż w cyklach poprzednich, i moim zdaniem, z czasem będzie to cały czas postępować. A to oznacza, że jeżeli trzymasz się dokładnie tej strategii, po prostu ignorujesz pewne trendy. Jednak to jest jak najbardziej ok, jest to podejście dość konserwatywne, dość względnie bezpieczne, to jednak oczywiście też niesie ze sobą pewne konsekwencje, pewne ryzyka, których mam nadzieję, że jesteś świadom. Natomiast jeżeli mielibyśmy pogrzebać nieco w cykliczności, Faktycznie ten temat ciebie interesuje, a wiem, że sporo osób ten temat interesuje, to jak się sprawy mają? Zauważcie, że jeżeli cofniemy się faktycznie o 4 lata wstecz, czyli znów cykliczność, więc sprawdzamy to, działo się wcześniej, mamy okres tutaj wrzesień, tutaj następnie grudzień i kolejny jeszcze taki wyższy pierwszy dołek mamy w kwietniu, czyli to był okres, kiedy mieliśmy tak zwany Flip dominacji, czyli w tym momencie to był okres w prostych słowach, aby przechodzić właśnie z bitcoina na altcoin, jeżeli faktycznie ciebie to interesuje. W tym momencie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, jesteśmy po długim trendzie spadkowym. Tak samo tutaj mamy tworzenie się swojego rodzaju dołka. Więc pytanie: Czy jest to już dobry moment na Zamianę BTC na altcoin? Oczywiście, sam musisz dla siebie odpowiedzieć. Ja uważam, że risk to reward jest w tym momencie bardzo korzystny, co nie oznacza, że nie ma żadnych szans na to, aby ETH zrobił tutaj kolejny niższy dołek, przynajmniej w średnim terminie. Oczywiście, wszystko się może zdarzyć. Mamy. Sytuacją bezprecedensową mamy etf -y, mamy gigantyczny kapitał, który idzie dokładnie tam. Ja jednak uważam, że tutaj także cykl się powtórzy i w momencie, kiedy rynek będzie dostrzegał mniejszy potencjał w Bitcoinie, co już myślę, pomału ma miejsce, będzie po prostu w altcoiny. Przechodzi. Ja osobiście się w to nie bawię, ponieważ to zakrawa o trading i jak już wiecie, niesie ze sobą pewne ryzyka. Ponieważ wyobraź sobie, że wymieniasz swojego bitcoina, nawet w teoretycznie tak dobrym momencie, w jakim teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o dominację bitcoina, czy też właśnie parę ETH do BTC. Jest wciąż ryzyko, że jeżeli zaliczymy niższy dołek, niestety będziesz obserwował i to z bólem, jak wartość Twojego portfolio w BTC zaczyna spadać. A to jest dość bolesne. Ja tego doświadczyłem w cyklu poprzednim i po prostu w tym cyklu zdecydowałem, że takich flipów dla siebie nie robię. Nawet jeżeli będzie to 5% tutaj korekty, wciąż najprawdopodobniej to odczujesz, ponieważ czekałeś bardzo długo. A jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wiele altcoinów zrobiło naprawdę bardzo solidne wyniki, widzimy, że od środka mamy tam. Gigantyczny ruch oraz gigantyczny kapitał jest lokowany w tych ekosystemach. Pytanie, w jakie altcoiny? Masz zamiar przechodzić. Jestem mega ciekaw, jeżeli faktycznie trzymasz się tej strategii, daj znać. Jestem ciekaw, jakie to są projekty, jakie są Twoje argumenty, które za tym przemawiają, ponieważ uważam, że teraz inwestowanie w projekty z niszy, niektóre projekty z niszy gamingowej, czy niszy AI, niszy L2, które zrobiły już razy 5, razy 10, razy 15, no to będzie wiązało się z naprawdę bardzo dużym ryzykiem. Krótka przerwa na autoreklamę. Jeżeli doceniasz tego typu treści, zostaw łapę w górę. Daj znać w komentarzach, które treści dla Ciebie osobiście przynoszą największą wartość. A jeżeli chcesz być na bieżąco z rynkiem kryptowalut, po prostu subskrybuj. A teraz lecimy dalej, ponieważ mam dla Was serię informacji o Etherze. Informacji, które moim zdaniem wspierają teorię, że Ether przed Etherem wciąż bardzo dobre czasy i tym samym także przed. Altcoinami. Zaczynamy od tego, że kolejna instytucja, Franklin Templeton, dołącza do wyścigu o spot Ethereum ETF. Jak wiecie, lub być może nie wiecie, na rynku rozgrywa się teraz właśnie zagranie pod ETF-a, ponieważ rynek spekuluje, że tak samo jak w przypadku Bitcoina, kiedy dowiedzieliśmy się, że BlackRock zainteresowało się Bitcoinem. Od tego momentu mieliśmy ride w górę i w tym momencie, kiedy ETF-y na Bitcoin zostały zatwierdzone, wygląda na to, że rynek spodziewa się, że wydarzy się dokładnie to samo dla ETH. Jak będzie, oczywiście, zobaczymy. Ja uważam, że na ETF-a, na ETH jednak jeszcze sporo poczekamy. Przede wszystkim Ethereum to nie jest Bitcoin, chociażby gdy weźmiemy pod uwagę tokenomię lub moment, kiedy bitcoiny i etery na rynku się pojawiły były to zupełnie dwa różne case, y, a jako że jest wciąż sporo niepewności w sprawie SEC kontra Coinbase, SEC kontra Binance, ale także SEC kontra Ripple, moim zdaniem dopóki te rzeczy nie zostaną w pełni sklaryfikowane, na ETF-a na Ethereum będziemy czekać. Natomiast jeżeli się wydarzy super, to oczywiście spowoduje, że tak samo jak w przypadku BTC, no w Ethera będzie płynęło więcej. Kapitału. Natomiast mamy kolejnego gracza, kolejnego gracza, który wie, jak składać aplikacje o ETF-y, więc zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Na tę chwilę, pierwszy taki realny termin to jest jednak dopiero maj. Idziemy dalej. Ethereum Denkun Upgrade niebawem ma wejść na mainnet, co będzie oznaczało, że Ethereum w dużym skrócie będzie po prostu tańsze. I szybsze. Natomiast to wydarzenie ma mieć miejsce 13 marca, więc znów jest to jedno z tych wydarzeń, które krótkoterminowo może być rozgrywane na Buy The Rumors Celde News. Lecimy dalej. Metamask łączy się z Robin Hoodem, co oznacza, że gigantyczna baza klientów, jaką ma Robin Hood, będą mogli z zapstryknięciem palca, zacząć korzystać z MetaMaska i tym samym realnie napędzać sieć Ethera. Co oczywiście, biorąc pod uwagę, że trzeba tam uiszczać opłaty za transfery, spowoduje, że na Ethera po prostu popyt się zwiększy. Lecimy dalej, ponieważ nie jest to wszystko. Mamy na rynku nowy trend, trend ERC404. Jest to połączenie tokenów ERC721 z tokenami ERC20. W dużym skrócie jest to sposób, na to, aby własność NFT podzielić na dużo więcej udziałów, czyli mamy na rynku NFT i możemy mieć wielu różnych właścicieli jednego nft -ka. Ten trend ruszył razem z projektem Pandora, który wystartował w zeszłym tygodniu jak możecie zauważyć, jeżeli spojrzymy na wykres, mamy tutaj wzrosty już dziesięciokrotne. Oczywiście, jeżeli cofniemy się do początkowych cen, których nie ma jeszcze tutaj na CoinGecko, mówimy tutaj nawet o kilkuset X, co oczywiście powoduje, że na rynku budzi się nowa narracja i tym samym mamy nawet ta CoinGecko kolejną właśnie kategorię ERC404. Jak możecie zauważyć, jest to kategoria trendująca, mamy tutaj zwiększające się wolumeny i coraz więcej ludzi zaczyna tutaj spekulować. Ja jednak znów tego trendu gonić nie chcę, ponieważ na obecną chwilę jest to tylko i wyłącznie czysta spekulacja. Jednak dla osób, które zagrywają pod narrację, myślę, że jest to temat dość ciekawy. Zwłaszcza, że jeszcze dwa dni temu, kiedy zaglądałem na tę stronę, było tych projektów o połowę mniej, więc widzimy, że rynek tutaj twórcy projektów Wyczuli nieco kapitału, wyczuli nieco hypu, FOMO, więc nowe projekty się pojawiają. Mój jedyny taki mały apel: kiedy inwestujecie, po prostu uważajcie, ponieważ tutaj to volatility jest gigantyczne. Moim zdaniem ta technologia jak najbardziej ma sens. Jeżeli faktycznie uważasz, że NFT przetrwa, ja osobiście tak uważam, to. Takie NFT jak powiedzmy kryptopanki, takie NFT jak Board Ape Yacht Club, jeżeli mogłyby być podzielone na wielu, wielu, wielu właścicieli, i później te tokeny mogłyby zacząć być używane w DeFi, sprawia to, że po prostu ten rynek staje się bardziej efektywny. Jak będzie. Zobaczymy, osobiście nie spekuluję, natomiast warto, myślę, tę niszę obserwować. Jednak już wiedz, że mija zaledwie tydzień i mamy kolejne projekty, które uważają, że ta technologia jest słaba, nasza technologia jest lepsza. A mówimy tutaj o technologii DN404, czyli pojawia się nowy projekt, widzi, że coś zaczyna funkcjonować i mówi: My zrobimy to lepiej. Moim zdaniem konkurencja jest jak najbardziej ok, konkurencja jest zdrowa, sprawia to, że rynek coraz szybciej się rozwija. To jednak, mam nadzieję, że rozumiecie, z jakim ogólnie hypem w tym momencie się to wiąże? Dla mnie najistotniejsze jest jednak to, że zarówno ta nowa gorąca nisza, czyli nisza ERC404, połączenie z Metamaskiem Robin Hooda, ale także inne rzeczy, jak chociażby ten upgrade, sprawią, że na Eterze będzie dużo więcej ruchu. A Eter, pomimo tego, że nie ma swojego hard capa, czyli w teorii możemy mieć nieograniczoną ilość Eterów w obiegu, to jednak ma wbudowany system palenia Tokenów. Więc, jeżeli na sieci Ethereum mamy coraz większy ruch, coraz więcej Etherów jest palonych. I tutaj zauważcie, jak wygląda wykres. Ta linia tutaj jest to konsensus, ta tutaj pozioma, czyli Ilość nowych eterów, które pojawia się na rynku kontra te palone, wychodzą na zero. Jednak w ciągu ostatnich 7 dni, zauważcie, zostało spalonych 32 tysiące eterów, a nowych powstało niecałe 17 tysięcy. Jeżeli spojrzymy na ostatnie 30 dni, owszem, mamy momenty, gdzie okresowo, krótkoterminowo Ethereum staje się inflacyjne, to jednak przez większość czasu odkąd ten upgrade został wprowadzony, zdecydowanie widzimy, że Ether stał się. Deflacyjny. I mamy tylko i wyłącznie króciutkie okresy, kiedy ta inflacja na eterze się pojawia. A jeżeli do tego dołożymy te wszystkie rzeczy oraz potencjalny popyt, który moim zdaniem zdecydowanie się pojawi, kiedy pojawi się ETF na eterze oraz. Jeżeli faktycznie ta teoria cykliczności, jeżeli chodzi o przepływ kapitału na rynku kryptowalut, się znów powtórzy, no przed Etherem bardzo ciekawe czasy, ponieważ dużo więcej eterów z rynku będzie znikać, a jeżeli mamy spadającą podaż oraz rosnący popyt, który moim zdaniem, jak sami widzicie, zdecydowanie w tym momencie już jest, to dla ceny oznaczać będzie tylko i wyłącznie jedno. Tutaj jednak chciałbym Wam jeszcze coś pokazać i coś podkreślić, mianowicie. W takich momentach, kiedy mamy trend spadkowy na parze ETH do BTC, w takich momentach, kiedy mamy dołek, długoterminowy dołek, jeżeli chodzi o dominację altcoinów. Ciężko jest po prostu podjąć taką decyzję. Natomiast jeżeli mamy z rynku sygnały, które sugerują nam, że w przyszłości jest spora szansa, że popyt się pojawi i tym samym podaż zacznie spadać, moim zdaniem musimy zacząć zachowywać się odwrotnie do rynku. Nawet instytucje na obecną chwilę zauważcie, miliard 100 milionów, Idzie w BTC i tylko 16 milionów w ETH, w tym momencie absolutnie żadne FOMO na ETH jeszcze się nie pojawiło. Więc pytanie: kiedy Ty do rynku się dołączysz? Wtedy, kiedy otrzymasz wystarczający dowód słuszności od Twoich wszystkich znajomych, czy obserwujesz rzeczy na rynku, które pomagają Tobie podejmować decyzje w oparciu o konkretne dane? Na obecną chwilę wiedz, że kupowanie Ethereum nie jest w głowach większości inwestorów. Moim zdaniem Ethereum i tym samym altcoiny mają naprawdę korzystny risk to reward. Zdecyduj jednak sam. Dla siebie. Zaczynasz na rynku kryptowalut i wciąż nie wiesz, jak najlepiej wystartować. Koniecznie obejrzyj ten materiał, który pokaże Tobie krok po kroku w praktycznych wskazówkach, w jaki sposób zrobić to najkorzystniej. Zanim jednak to zrobisz, zanim klikniesz, subskrybuj kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco. A tymczasem, trzymaj się wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.